Czytamy dzisiaj z księgi Ewangelia Mateusza, rozdział 9, od pierwszego wersetu. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swojego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał tedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Bardzo ciekawa historia, która zawiera wiele ciekawych i wartych do skomentowania wątków. Myślę, że najważniejszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w tej historii, jest pewien porządek uzdrowienia człowieka. My żyjemy w takich czasach, że z jednej strony ludzie nie są zainteresowani, aby studiować dary Ducha Świętego, bo twierdzą, że ich nie ma, zniknęły. No cóż, może niedokładnie czytają Boże Słowo. A z drugiej strony widzimy przeciwieństwo, no i tutaj oczywiście tych ludzi jest o wiele więcej. Dary jako coś najważniejszego. No i oczywiście to namaszczenie idzie przede wszystkim w kierunku uzdrawiania właśnie, szerzej czynienia cudów, no bo to ludzi fascynuje. Ale Jezus daje pewną lekcję, nieprawdopodobnie ważną lekcję. Oto przed Nim leży człowiek, chory człowiek. Na łożu przyniesiono go, nawet sam nie mógł przyjść. Czego byśmy oczekiwali od Jezusa? Jezus nawet zauważa, że ludzie, którzy przynieśli tego człowieka, są pełni wiary. I myślę, że to, co zrobił Jezus, a właściwie to, co powiedział Jezus, było raczej niemiłym zaskoczeniem dla zebranych. Oni wiedzieli, że Jezus uzdrawia. Oni wiedzieli, że Jezus czyni cuda. Cóż dla Niego uzdrowić człowieka, który sam nie mógł przyjść, wyraził takie pragnienie, żeby go zanieść. Ludzie, którzy go zanieśli, wierzyli, że to ma sens. Zobaczcie, wszędzie pojawia się słowo wiara. A Jezus mówi: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. To zdanie wypowiedziane przez Jezusa ma nieprawdopodobnie, powtórzę się, nieprawdopodobnie istotne znaczenie. Otóż Jezus pokazuje, co z punktu widzenia Boga jest najważniejsze i najcenniejsze. Na co my, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, powinniśmy zwracać szczególną uwagę. Co powinno być wyrazem naszej troski? Otóż powinniśmy przede wszystkim dbać o to, aby ludzkie grzechy zostały odpuszczone.
Co to oznacza? To oznacza, że powinniśmy robić wszystko, aby Ewangelia, którą głosimy, była namaszczona, aby to nie była Ewangelia głoszona w sposób ludzki, świecki, przy użyciu takich narzędzi jak chociażby psychologia czy psychomanipulacja, ale żeby to była Ewangelia głoszona poprzez namaszczenie głoszącego Duchem Świętym, aby w tym słowie, które będzie wypowiadane, była moc. Była moc przekonywania. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty wtedy rozpoczyna swoją pracę i przekonuje człowieka. Przekonuje go oczywiście do tego, aby ten zrozumiał, że jest grzesznikiem. Aby pojął, że jest grzesznikiem. Wtedy zaczyna się ten proces pojednania. Wtedy ten człowiek zaczyna wyznawać swoje grzechy. Zaczyna rozumieć, że jego życie było pełne przestępstwa, pełne nienawiści do Boga i do Bożego Słowa. Zaczyna rozumieć, że musi się pojednać z Bogiem, bo inaczej jest zgubiony. Co z tego, że przyjdzie do ciebie człowiek, a ty w jakiś sposób sprawisz, że jemu urośnie brakujący palec. Ale jeśli on nie pojedna się z Bogiem, to on jest zgubiony. Obojętnie, czy ma 5 palców u dłoni, czy ma 4 palce tylko u dłoni. Jest zgubiony. Ale jeśli twoja służba doprowadzi do tego, że Bóg będzie mógł pojednać tego człowieka ze sobą, no to zyskałeś duszę. Zyskałeś kogoś dla życia wiecznego. Ten porządek jest niesamowicie ważny. Po co się gromadzimy? Czy po to, żeby uzdrawiać? Nie. Po to, żeby czytać i głosić Słowo Boże, a przez to wielbić Boga i doprowadzać ludzi do pokuty i wyznania grzechów. To jest najważniejsze. Po co czytamy Słowo Boże? Czy czytamy je po to, żeby gdzieś z wersetu wyciągnąć prawdę o tym, jak posiąść moc Ducha Świętego, a później tą mocą szczycić się i może nawet zarabiać grube pieniądze? Niekoniecznie moc, którą będziemy dysponowali, będzie pochodziła od Ducha Świętego. O tym trzeba pamiętać. Był pewien czarnoksiężnik, Szymon. I on się przyglądał, jak apostołowie w Samarii udzielali Ducha Świętego. Przyglądał się cudom, uzdrowieniom. I do czego doszedł? Przyniósł pieniądze i mówi: dajcie i mnie tę moc. A żeby było ciekawie, to ten człowiek wcześniej się ochrzcił. Wcześniej się ochrzcił. Zobaczcie, jak można być zwiedzionym, jak można być oszukanym wtedy, kiedy nie rozumiemy Słowa Bożego. Słowo Boże powinno być czytane i powinno być nieustannie noszone w naszych sercach, w naszych umysłach. Powinniśmy się nim karmić. Powinniśmy być mądrzy Bożym Słowem. Jezus, który przebaczył grzechy temu człowiekowi, przejrzał myśli niektórych, przynajmniej faryzeuszy, którzy byli na miejscu, a którzy wobec takiej postawy Jezusa pomyśleli sobie: no tak, no ten bluźni. Ten bluźni. Jezus, pomimo tego, że był człowiekiem również, nie tylko Bogiem, pomimo tego, że jako człowiek pokazywał, że pewne rzeczy są dla niego z powodu człowieczeństwa, które przyjął, ograniczone. Dość łatwo przestudiować Nowy Testament pod tym kątem, więc zachęcam. To jednak mimo wszystko też był w pełni Bogiem.
I w różnych sytuacjach potrafił zaskakiwać, bo wiedział coś, czego nie powinien był wiedzieć. W tym przypadku znał myśli tych ludzi. I mówi do nich tak. Oczywiście tego nie znajdziecie w tak rozbudowany sposób w tym miejscu. No ale trudno uwierzyć, że wszystko, co działo się w Nowym Testamencie, działo się w takim tempie, jak zostało zapisane. Jezus, który rozeznał myśli tych ludzi, spojrzał na nich i powiedział: mylicie się. Ale o co chodzi, Panie? O co chodzi? Przecież my nic nie mówimy. No właśnie, nic nie mówicie, ale wiem, co myślicie. Można było zobaczyć zaskoczenie na twarzy tych ludzi i pewnie kolejna myśl, no skąd on może wiedzieć? A Jezus mówi: myślicie źle w swoich sercach. Myślicie, że ja bluźnię. Myślicie, że ja nie mam prawa odpuszczać grzechów. Czy nie jest tak? Mogę sobie tylko wyobrazić sobie, jak oni pospuszczali wtedy oczy. No bo cóż mieli powiedzieć? Byli zmiażdżeni, bo z jednej strony Jezus dokładnie opowiedział, co myślą, a z drugiej strony, jeżeli On wie, co oni myślą, no to kim On jest? Nie może być zwykłym człowiekiem. Nic nie mieli do powiedzenia. I można powiedzieć, że Jezus wyprowadził nokautujący cios, mówiąc takim językiem bokserskim. Bo mówi do nich tak: powiedzcie, co jest łatwiej? Czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Co jest łatwiej? Kochani, żadna z tych wypowiedzi nie jest łatwa. No, powiedzieć komuś: odpuszczone są grzechy twoje, no to jest niesprawdzalny fakt. Ale narażasz się na gniew i nienawiść ludzi, którzy uznają cię za szaleńca albo bluźnierce. No dobrze, ale co powiedzieć? Jest łatwiej: wstań i chodź? To każdy tak może powiedzieć? Wstań i chodź? Oni mogli wtedy pomyśleć, nawet powiedzieć, ale to nie działa. A Jezus mówi: no to patrzcie, daję wam lekcję, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. I rzekł do sparaliżowanego: wstań i idź do swojego domu. Weź swoje łoże i zanieś je do swojego mieszkania. Jak potężny musiał być szok, który przeżyli świadkowie tego wydarzenia. Nie wiem, co ci ludzie zrobili, nie mam pojęcia. Jest to oczywiście ósmy werset, który to jakby dopowiada, komentuje całą historię. Mówi, że kiedy tu tłumy zobaczyły, to uwielbiły Boga, bo się po prostu przelękły. No ale niedługo te tłumy skazały Jezusa na śmierć, więc nie powinniśmy zbyt wielkiej wartości przykładać do entuzjazmu tych tłumów. Co z tymi faryzeuszami? Bo to jest ciekawa historia. Co oni wtedy pomyśleli? Kiedy ta historia dobiegła końca, im wypadły wszystkie argumenty z rąk. Ale z drugiej strony, czy można wtedy po prostu machnąć na wszystko ręką, pójść do domu i zapomnieć? No nie da się. Nie da się. Dlatego wina Żydów jest tak niesamowita, bo wielu z nich było świadomych tego, kim jest Jezus Chrystus. Możemy w to nie wierzyć, ale oni byli świadomi, kim jest Jezus Chrystus. Nie chcieli się tylko z tym pogodzić. Bo ten Mesjasz, ten Syn Boży, na którego oni czekali, miał być wielkim władcą. Miał być królem nad narodami. Miał przywrócić im potęgę państwa zarządzanego przez Dawida i Salomona. Miał zmiażdżyć Rzymian. Miał. A tymczasem wyglądało na to, że on tego wszystkiego zrobić nie chce.
Więc po co nam taki Mesjasz? Po co nam taki Bóg? Do czego? I postanowili się go pozbyć. Dlatego ponieśli tak straszliwą karę. I ponoszą po dziś dzień tak straszliwe konsekwencje. I te konsekwencje nie skończyły się dla tego narodu. On jeszcze przeżyje straszliwe cierpienie i przeżyje jeszcze ogromną nienawiść swoich sąsiadów i całego świata. To dopiero nadchodzi. Co powinniśmy z tej historii zapamiętać? Po pierwsze, że Bogu nie zależy tak bardzo na tym, żeby komuś odrosła ręka, noga czy głowa. Oczywiście w przypadku głowy żartuję. Bogu zależy na tym, żeby człowiek był z Nim pojednany, bo On chce go zbawić i mieć go na wieczność. Nie, to nie jest ucieczka od życiu w wierze. Nieprawda. Dlatego, że widzimy po działaniu Jezusa, że Jezus nie tylko zobaczył, że On jest wierzący, że ci ludzie, którzy Go przyniesie, są wierzący, ale On także, widząc ich wiarę, odpowiedział na ich wiarę. Więc warto jednak wierzyć i zaufać Chrystusowi, że On także z choroby może podnieść i także w chorobie może okazać się tym, który ratuje, uzdrawia, uwalnia, zwycięża. Pamiętajmy o tym, ale jest pewien porządek i pilnujmy tego porządku, aby nie popełnić błędu. Amen.